Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Pani Joanna Szyryngiewus, moim gościem. Dzień dobry. Dotarła, jest, kaszle. Kaszle, strasznie przepraszam, bardzo mam zmieniony głos i mam nadzieję, staram się że o panią dbać dzisiaj podczas rozmowy. Gratuluję, to ładne nowe słowo. Gratuluję dla pani poseł, że jest pani w Sejmie, już wszystko jasne. Będzie pani składać protesty wyborcze w swojej sprawie, żeby przeliczyli głosy na Szyryngiewus? No myślę, że nie ma sensu, bo przebiłam jedynkę, tak dosyć znacznie, pana Kwiatkowskiego, dwukrotnie. Nie, ale tak na poważnie, no akurat u mnie nie ma chyba sensu, nic się takiego złego nie wydarzyło, ale są takie miejsca, gdzie rzeczywiście te procesy wyborcze powinny być. Na przykład w Kawęczynie mój znajomy zmobilizował ekipę 20 kilku osób, żeby pojechać tam i zagłosować na niego. On startował z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zygarski, z ostatniego miejsca. I załatwił autokar, pojechali, wszyscy się tam zapisali. Wszyscy zagłosowali na niego i jakież było ich zdziwienie, kiedy okazało się po zsumowaniu głosów, że przy jego nazwisku jest zero. Zero głosów. Gdzie robili całą akcję, pokazywali zdjęcia, karty, że głosowali na niego i tak dalej. No tak. Zero głosów. Koalicja zamierza zgłosić protesty wyborcze dotyczące trzech okręgów. Mówimy o Senacie teraz, tak. PiS wcześniej w sprawie sześciu okręgów. Pierwszy raz, bo pani zresztą wczoraj na Twitterze napisała, że w wyborach do Senatu w 2015 też były takie historie. Identyczna sytuacja, ale PiS wygrał i dlatego nie robił takich akcji jak teraz. Dlatego, że PiS jakby przedstawia taki w ogóle bezsens argument, bo mówi o tym, że jest więcej głosów nieważnych w porównaniu do różnicy głosów pomiędzy wygranym kandydatem a przegranym. Identyczne sytuacje były w wielu okręgach w 2015 roku, tylko że wtedy PiS wygrał, więc nie obchodziło ich to i to nie było takie ważne. A teraz robi wszystko, aby przejąć Senat i zrobi to wszystkimi możliwymi metodami. Mam nadzieję, że im się nie uda, bo o czym się nie mówi, co się działo z tymi podpisami przez ostatnie dni? Kto się nimi opiekował? No ale są zaplombowane, no już. No pani poseł. Kto to wie? Kto miał do nich dostęp? Ja w każdym razie po 4 latach bycia w opozycji do PiS-u nie wierzę im w nic. Po prostu w nic. Oni są zdolni do wszystkiego i mogą zrobić wszystko. A czy to nie jest tak, że nawet jeżeli była pomyłka wyborcza, jeżeli sąd uzna, że tak było i tak rzeczywiście było, to nikt w ten wyrok nie uwierzy. Jest to jedna wielka porażka polskiej demokracji i polskiego systemu sądownictwa przede wszystkim. Niestety polska demokracja bardzo dużo porażek ma. Jest to też związane z tym, że te instytucje pod rządami Platformy Obywatelskiej, sorry, ale były bardzo chwiejne i nie były stabilne, więc PiS mógł sobie pozwolić na te wszystkie przegięcia, które robił przez ostatnie 4 lata. Ale wracając do tych protestów PiS-u, dlaczego nagle przypomniało im się, że mogą coś takiego zrobić? Dlaczego nie zrobili tego od razu po ogłoszeniu wyników? Dlatego, że myśleli, że przekupstwem przyciągną na swoją stronę senatorów jakiś tam no bo były z koalicji. Próby no oczywiście, że tak. I to w ogóle na naszych oczach. To też pokazuje styl prowadzenia polityki przez PiS. No to jest tak obrzydliwe, tak wstrętne. Mi się to po prostu w głowie nie mieści. No, no a co wy jako lewica zamierzacie z tym zrobić? W nadchodzącej kadencji. Pani poseł. No więc tak. Ja powiem za siebie najpierw, tak? Proszę. Ja będę się ogniskowała na dwa obszary. Zakładam zespół parlamentarny do spraw świeckości państwa. I tam, w ramach tego zespołu, będę robiła, jakby będę omawiała wszystkie sprawy związane z Kościołem. Nie tylko kwestie pedofilii, ale również finansów Kościoła. Dlatego, że przez ostatni rok wyciągałam informacje z różnych instytucji, z samorządów i dane są przerażające. Zresztą
chyba wątły o tym często mówi i tutaj chwała mu za to, to jest około prawie 20 miliardów kasy rocznie, która idzie z naszych podatków i to nie są jakieś mrzonki, które Kuba sobie rzuca na prawo i lewo, tylko tak jest, tak? I teraz jego nowa inicjatywa radiowa. Bardzo fajna, uważam, że trzeba ją wspierać. I to jest jakby jeden obszar, którym będę się mocno zajmowała i ci wszyscy, którzy mi grożą i mówią, żebym tego nie robiła, no to mi się boją, no sorry, nie? No to pani temat, poseł... którego nie odpuszczę. Kto będzie w tym zespole? Oprócz pani. Właśnie chodzi o to, że to jest w ogóle niesamowite. Jak powiedziałam, że taki zespół chcę stworzyć, to mam już kilku posłów bez problemu, którzy się zapiszą. Zespół parlamentarny, minimum 3 osób i działamy, tak? Robimy konferencje, robimy spotkania. No ale to są posłowie z lewicy, czy jeszcze ktoś jest na horyzoncie spoza? Mnóstwo jest osób spoza, dlatego że weszło bardzo dużo ciekawych osób do parlamentu. I to jest akurat ten plus taki, który może doprowadzić do tego, że debata nie będzie aż tak beznadziejna, jak było ostatnio. Nie będzie też tak, że tylko nie będą nazwali kontrowersyjną, bo zajmuję się tymi sprawami, tylko tych kontrowersyjnych tak zwanych osób będzie trochę więcej. To też się trochę cieszę z tego powodu. Pani kontrowersyjna, taki spokojny tak człowiek. Tak Schetyna powiedział. No dobra, ale Schetyna też powiedziała a propos... Złe chwile teraz przeżywa. Bardzo. I bardzo. O tym też chcę porozmawiać. Ale zamknijmy ten temat Senatu, dobrze? Dobra. Bo pan Schetyna powiedział, że OBWE będzie proszone o to, żeby monitorowała proces przeliczenia głosów. No i dobrze. Natomiast dla mnie kluczowym pytaniem jest, co się działo z tymi podpisami przez ostatni tydzień. Tak. Czy jednak... Nie wierzę PiS-owi w nic. Po prostu w nic im nie wierzę i uczulam też moje koleżanki i kolegów z lewicy. Co można zrobić, jeżeli okaże się, że te protesty są zasadne? Trzeba będzie powtórzyć wybory z tego, co moja mała główka zrozumiała z tych wszystkich słów, moja też główka to tak zrozumiała. Natomiast... Ja powiem szczerze, że nie wiem, co się może wydarzyć. Znaczy, w normalnej sytuacji, kiedy dochodzi do takich rzeczy, to ludzie powinni wyjść na ulicę w milionach i protestować. I nie pozwolić sobie na to. Jak ja oglądałam protesty w Hongkongu, to po prostu byłam zszokowana, nie? Bo jakby świetnie zorganizowani, waleczni, miliony ludzi na ulicach. A u nas... No dobrze, ale czy to nie jest tak, że my mamy... powód, żeby protestować od kilku lat praktycznie co tydzień. Co chwilę jest coś i ludzie są też absolutnie tym całym fermentem zmęczeni. No tak, ale mamy jeden poważny problem. Mamy niewyedukowane społeczeństwo, które nie czuje współodpowiedzialności. No lekcje w osób były średniej jakości. No, katastrofalne. No i zbieramy tego owoce. I jedyna nadzieja jest w tych młodych ludziach, którzy walczą o sprawy klimatu, którzy mają teraz naście lat. I jakby nasze pokolenie, no niestety jest, nie wiem, wadliwe, nie chcę tak powiedzieć, nie? Nie wszyscy rozumieją i czują wagę sytuacji, tak? Ja jestem w wieku prezydenta Dudy i się zawsze zastanawiam, czego ten facet się uczył, co on czytał, gdzie on bywał, na jakie on koncerty chodził, no przecież... Jakie on dowcipy zna? Skąd on je Jezus zna? No Maria, przecież... Wasza konfrontacja po jakimś koncercie byłaby bardzo ciekawa. Ja Pani po prostu... Toruń od Nowa Republika. Andrzej! Nie, no w ogóle i zawsze zadziwienie, on jest w ogóle młodszy ode mnie. O 4 chyba miesiące. A ile prezydent Duda ma lat? 47. A wie pani, że Zbigniew Stonoga ma lat 45 i jest młodszy ode Eminema? Nie. Naprawdę. Jest młodszy ode mnie. Tak. Ten Zbigniew? Ten Zbigniew Stonoga. Tak, jestem zszokowany. Matko. A ja czuję się całkiem młody. Nie wiem, jak teraz młody. Wygląda Eminem, czy on już tam sobie poradził. Nie, wygląda tak, jak wyglądał 20 lat temu. On szczypia w formalinie. Dobrze. Tak to wygląda. Ale pani wie, kto to jest Eminem. To, oczywiście, to ważne. Dobra, to teraz tak. Ja tutaj mam na kartce Ale jeszcze zapisane. Nie dokończyłam jednego zdania. Drugą rzecz, którą będę się zajmowała, w sumie powiedziałam o dwóch. Kultura. Czyli to wracam do korzeni, chcę się zająć tym, na czym się znam najlepiej i mam nadzieję, że uda mi się wejść do Komisji Kultury i wtedy będę robić... fajne rzeczy. Tokarczuk pani czytała, czy oczywiście, zamierza pani tak. nadrobić Tokarczuk? Mało tego, tak jak, mało tego, że Tokarczuk czytałam, bardzo lubię biegunów, księgi jakubowe, ale przed ogłoszeniem wyników, kto dostanie Nobla, ja po prostu wiedziałam, że ona go dostanie i akurat Biedroń do mnie przyjechał do Torunia i on mówi, Robert, ona go dostanie. Weźmy po prostu księgi jakubowe. Weźmy ją na lewicę. I poczytajmy po prostu fragmenty dla Glińskiego w Toruniu. I zrobiliśmy to przed godziną 13. Więc strasznie się cieszyłam, że tak się wstrzeliliśmy w ten temat. Wiem, Olga Tokarczuk jest
jest po prostu fantastyczną osobą, pisze w sposób fenomenalny, zazdroszczę składania wyrazów, budowania zdań, które każde zdanie jest po prostu czymś niewiarygodnym. Zresztą podobnie ma z drugiej strony męskiej Wojciech Tochman, którego kocham, ubóstwiam, uwielbiam i już. Dobra, to teraz o tym, co się wydarzyło w Sejmie. W środę Sejm skierował, Sejm skierował do dalszych prac projekt obywatelski nowelizacji kodeksu karnego przygotowanego przez inicjatywę Stop Pedofilii. Pani poseł. Katastrofa. Ja w ogóle muszę powiedzieć jedną rzecz, którą mówię już od 2 lat i jakoś nikt nie potrafi tego... Nie, jakby ten temat nie potrafi się zatrybić w opinii publicznej, ale mam nadzieję, że się zatrybi w momencie, kiedy wyjdzie książka Klementyny Suchanów, która pisze o tym zjawisku. I teraz o czym chcę powiedzieć. Jest coś takiego jak Agenda for Europe. W ramach tej Agenda for Europe są zebrane wszystkie radykalne i totalnie po prostu odjechane organizacje, takie mega konserwatywne, które próbują zmienić w Europie i na świecie świadomość ludzi odnośnie takich podstawowych rzeczy, czyli próbują zlikwidować rozwody, zlikwidować antykoncepcję, zlikwidować społeczności LGBT, zlikwidować edukację seksualną i tak dalej, i tak dalej. Jak się ktoś sobie wpisze... Czyli to prawo do życia to jest część tej globalnej oczywiście, siatki? Oczywiście, że tak. Dlatego, że ci ludzie współpracują z tą siatką, która jakby przenika instytucje na świecie. Jest w Parlamencie Europejskim, jest również w Sądzie Najwyższym. Ordo Iuris jest jedną z tych organizacji. I... Ale pani mi tutaj już drugą taką sensację sprzedaje. Ale ja mówię o tym od 2 lat. Zrobiłam 2 konferencje w Sejmie i jakoś dziennikarze nie potrafią tego tak zatrybić. Klementyna Suchanow zbierała te informacje przez ostatnie 2 lata i wiem, że na początku przyszłego roku wyjdzie jej książka, która opisuje, jak oni działają. Dodam jeszcze, że oni są finansowani przez Putina i przez kompletnych, takich mocnych radykałów ze Stanów Zjednoczonych. Ale w jakich to jest krajach? Wszędzie, w każdym kraju europejskim, tak, wchodzą światowym. Wszystkie te instytucje i oni też próbują wpływać na prawodawstwo. I na przykład taka minister, może jak ona się nazywała? Nasza? Polska? Rafalska, tak, o. Rafalska. Była na takim kongresie, bo oni nazywają takie swoje spotkania kongresy dla życia, dla rodzin, coś takiego. Była na takim kongresie organizowanym przez Orbana na Węgrzech w Budapeszcie 2 lata temu. I wyjeżdżając stamtąd wymyśliła sobie, a to zrobię taką ustawę, która będzie traktowała przemoc wobec kobiet w taki sposób, że jak facet uderzy kobietę w twarz, no to nie będzie przemoc. No ale pamięta pan tą ja aferę, rozumiem, która jak wtedy? Można tak w ogóle brać to pod uwagę, jeżeli jest się kobietą na przykład. Ja też tego nie rozumiem. No dobra, ale... chciałabym o tym powiedzieć i dzisiaj w jednej z gazet było o badaniach, o sondażach w sprawie właśnie edukacji seksualnej w szkole. Tak. Po pierwsze, ludzie tego chcą. Wiadomo. Po drugie, nie wpływa to na pobudzenie seksualne u młodzieży. I ja tutaj na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że te lekcje traktowaliśmy bardziej jak lekcje biologii niż promowanie po prostu niecnych zachowań. Ale właśnie, ale dokładnie tak, mało tego, jakby się wsłuchać w to, co mówili wnioskodawcy na mównicy sejmowej. Ale ja tu mam cytat, pani poseł. Chcemy, żeby dzieci bezpiecznie chodziły po ulicy, do szkoły i chcemy, żeby przestępcy seksualni mieli jak najcięższy dostęp do dzieci. I to jest ich argument. Bo oni próbują narracją wykazać, że chodzi im o coś zupełnie innego. Ten facet, który prezentował... Pan Olgier Pankiewicz, to tak, są jego słowa, przedstawiciel. Który prezentował to w Sejmie, powiedział w ogóle, że my nie możemy mówić dzieciom, że seks jest przyjemny. No przecież to jest jakaś bzdura. Seks jest przyjemny. Natomiast nieprzyjemna jest przemoc, nieprzyjemne jest wykorzystywanie dzieci, zmuszanie do tego seksu i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, oni jeszcze edukację seksualną zrównują z pedofilią i używają tego argumentu i mówią jeszcze, że przecież w tej ustawie nie ma nic o edukacji seksualnej, co jest wierutnym kłamstwem, ponieważ w artykule 4 czwartym paragrafu 200 ewidentnie jest napisane, że jeżeli będzie się propagować
tak? Informacje na temat edukacji. Rozumiem, że można sobie to interpretować bardzo szeroko. Tak, i oni są właśnie z takich radykalnych grup, o których mówiłam wcześniej. Dyskontynuacja to takie pojęcie. Tak. Nowe, dowiedziałem się, że jest coś takiego. Zresztą ten cały zabieg był bardzo, bardzo. No, ja nie pamiętam w swojej karierze, odkąd żyję w miarę świadomie na świecie, że było coś takiego kiedykolwiek. Mówię o tym, że było posiedzenie po wyborach już. Mi się wydaje, że oni się chcieli zabezpieczyć na przegraną. Tak. Ale dlaczego oni tego nie zrobili w trakcie kampanii wyborczej? Dlatego, że środowiska kobiece i obywatelskie wyszłyby na ulicę i ten temat wszedłby do agendy tematów wyborczych. PiS tego nie chciał. I to mogłoby spowodować protesty. Dokładnie. Ania Rubik, pani czarne parasolki i wszystko. Inne historie. Wszystko. Marta Lempart. Zresztą dziewczyny się bardzo szybko, Strajk Kobiet, zorganizowały w momencie, kiedy było czytanie tego projektu. I powiem panu tak, że jaki będzie finał tego w tym nowym Sejmie, nie wiem, ale znając PiS, oni są generalnie też... O, uwaga! Matko! Pani na mnie donosi właśnie. Nie donoszę, nic się nie stało. Nic się nie stało? Przeszedł. Nic się przeszedł. Żyje, proszę się nie denerwować. Wszystko pod kontrolą. Teraz pani z butami nowymi sobie kupiła. Nie, a to nie jest ciasto? Nie, no chyba buty. Więc przepraszam, że panią zdenerwowałem, ale mam nadzieję, że większe emocje będą jednak w naszym polskim parlamencie. I teraz wracając do tego, co oni zrobią, no. Oni mogą wcale tego nie procedować. Ponieważ PiS... No, niby tacy odważni i tak dalej, ale bardzo często są po prostu tchórzami, tak jak Kaczyński. I oczywiście powiem to po raz kolejny, że Jarosław Kaczyński jest tchórzem, bo nie bierze współodpowiedzialności za to, co robi i tak dalej. Oni mogą się bać tych protestów, dlatego że mają świadomość i pamiętają, co się wydarzyło w 2016 roku, jak właśnie te radykalne środowiska próbowały zmienić prawo aborcyjne. Więc mogą się przestraszyć i w ogóle tego nie procedować. Zmieniamy temat? Tak. Teraz o was, lewicy. Lewica. Macie trzech tenorów, którego wystawiacie? No bo te wybory, powiem szczerze, prezydenckie, to jest bardzo mało czasu na to, żeby nawet, jeżeli nie żaden z trzech tenorów, że będzie to osoba z drugiego rzędu, to trzeba będzie no to się sprężyć i ją wykreować. Tak, ale nigdy nie ma mało czasu na zrobienie czegoś dobrego i fajnego. I lewica będzie miała na pewno jednego kandydata albo kandydatkę i będzie to ogłoszone przez lewicę w którymś momencie. Ja nie mogę zdradzić, kto to jest, bo ale końca... już jest? No, są, trwają rozmowy. W ogóle powiem ale tak. Pani, ja widzę po oczach, że pani wie i nie chce mi powiedzieć. Nie, ja nie wiem. Serio. Serio. Pani Szyryń wie. No nie mogę powiedzieć. Ale macie już wytypowanego... Są typy. No są jakieś typy. Niech pan zaprosi Biedronia. Niech tutaj mówi. No zaproszę, ja tutaj z panem Śmiszkiem na ten temat rozmawiałem i nic nie chciał mi powiedzieć. No nic, właśnie nic, ale to było tydzień temu, więc może jeszcze o tym nie gadaliście. Gadamy. Gadamy o tym, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że jest mało czasu. Zawsze jest czas. No dobra, a kto według pani powinien być? Ja generalnie w ogóle, tak w ogóle chciałabym dożyć takich czasów, żeby prezydentem Polski była kobieta, czyli prezydentką. Bardzo chciałabym. Mhm. Ale... Jeżeli na przykład Robert Biedroń się zdecyduje, ja już to mówiłam wielokrotnie i to akurat mogę mówić, to ja z wielką chęcią i z przyjemnością będę pracowała w jego sztabie. Bo chciałabym, żeby prezydentem Polski była taka osoba jak Robert. Znam go, to jest facet, który doszedł do tego, w którym momencie teraz jest, naprawdę zawiłą drogą i mocno mu kibicuję. No dobrze, w takim razie nie wydobędę od pani informacji. Wiadomo, że z PiS wystawia Andrzeja Dudę. Na pewno powiem tak, jest szansa na to, żeby pokonać Dudę. A kogo wystawi koalicja w takim razie? Czy na przykład jest szansa jakakolwiek na to, że opozycja cała się zjednoczy i wybiorą jednego kandydata? Nie. Myślę, że to będzie w drugiej turze wyborów. Teraz każdy ma szansę wystawić swojego. Kosiniak na pewno będzie startował. Teraz jest na fali wznoszącej, więc no ale dlaczego nie? To jest jego rok. To były jego wybory zdecydowanie. Powiem szczerze, że zresztą też to mówiłam, ja kibicowałam w ogóle Koalicji Polskiej Kosiniakowi, dlatego że mnie się bardzo podoba, jak ludzie jakby trzymają się tego toru, który sobie wyznaczą i są po prostu twardzi tacy i konsekwentni w tych swoich decyzjach. I Kosiniak powiedział, tak, ja ryzykuję, ale chcę wam pokazać, że warto. No ale pan Kosiniak-Kamysz ma atuty, które są absolutnie nowością
bo zostały zapomniane przez ostatnich kilka lat tego, co się dzieje w polityce. On jest rozsądny, on jest spokojny, on jest wyważony. Tak. On nie jest agresywnym politykiem. I może to jest jakieś zwiastowanie nowego trendu, że to musi się odwrócić, bo ile my mamy żyć na takiego rodzaju skrajnych emocjach. Ale oczywiście, że tak mało, tak ja bym powiedziała więcej, że do polityki teraz, do Sejmu, do Parlamentu, do Senatu weszło bardzo dużo nowych osób z naszego pokolenia. Tak? Ja zawsze marzyłam o takiej sytuacji. I teraz... Eminem. Tak. I teraz to nasze pokolenie musi zawalczyć o miejsce w polityce dla siebie. I tutaj ja nie mówię tylko o Lewicy, ale mówię również o Koalicji Obywatelskiej, o PSL-u. Przecież PSL też jest taki bardziej, jest troszeczkę inny, nie jest taki wiejski, tylko jest takim nowym PSL-em. Zresztą robią fajne rzeczy tam. Ale słowo wiejskie to moim zdaniem to nie jest w żaden sposób... Ja jestem ze wsi, nie? Więc bardzo się... Polska wieś jest super, więc, oczywiście, więc PSL może być zarówno miejski i wiejski, może być polski. Tak. To ładnie. Więc wydaje mi się, że jesteśmy też w takim momencie wymiany pokolenia, o czym ja zawsze marzyłam, tak, żeby... Ja myślałam, że to Gawkowski, a to bardzo podobny facet. No dobrze, a w drugiej turze Kosiniak-Kamysz na prezydenta głosuje, który będzie miał, jeżeli będzie miał najwięcej głosów, oczywiście, że tak. Jeżeli będzie tym, który w opozycji dostanie najwięcej. To będzie ciekawe 4 lata w parlamencie? Bardzo ciekawe 4 lata. Są nowe twarze, dynamiczne. Świetne. A poza waszymi... A teraz powiem, jakie twarze. No słuchaj. Na przykład Beata Maciejewska z Gdańska. My się z Beatą znamy od... Hania Gil-Piątek z Łodzi. No po prostu rewelacyjna osoba. Krzysia Śmiszka już znamy. Jest Maciej Gdula. No po prostu uwielbiam go. Reprezentuje Konfederacji. Tutaj akurat mam zupełnie inne zdanie na temat tych osób i wolałabym nie mówić. Znaczy, mam nadzieję, że Konfederacja tak jak szybko weszła, tak szybko zniknie. Czyli tam nie ma żadnej możliwości rozmowy z pani strony? Ostatnio poznałam jakiegoś tam jednego z Konfederacji w jakiejś telewizji. Nie wiem, z każdym trzeba rozmawiać, ale to nie są sojusznicy, tak? Oni ukrywają ten swój radykalizm. To im się nawet nieźle udało, ale mam nadzieję, że długo nie pobędą w tym Sejmie. Życzę im tego. To 4 lata. 4 lata. Najbliższe. Ale mogą być przyspieszone wybory. Wiemy, no to też prawda, ale nie mamy tyle czasu, żeby porozmawiać o przyspieszonych wyborach. Ja jeszcze chciałbym zahaczyć, bo znam już pani plany na pani komisję, tak? To chciałbym się dowiedzieć, co będzie pierwsze, jedną z pierwszych inicjatyw w Lewicy. Czy będziecie, czy zaczniecie z wysokiego C, czy to będą właśnie tematy, które są społecznie bardzo głośno odbierane, czyli aborcja na przykład? Była taka konferencja Lewicy, gdzie były zapowiedziane pierwsze kroki, pierwsze ustawy, które będą wprowadzone. To będą ustawy w przeciągu tych pierwszych 100 dni. Będzie to na pewno jakaś tak zwana światopoglądowa, będzie dotyczyła też przedsiębiorców, będzie dotyczyła mieszkalnictwa i to wszystko przedstawimy jako pakiet ustaw. Te ustawy generalnie już są gotowe, bo Lewica naprawdę nie próżnuje. Ja też... To tutaj i Robert Biedroń, i Krzysztof Śmiszek mówili, że macie wszystko gotowe. Tak, no mamy. No właśnie chodzi o to, że mamy. Ja na przykład mam świetną ustawę. Czyli co, będzie konkordat, aborcja, in vitro, legalizacja marihuany? Ja bym chciała o tym powiedzieć w momencie, jak będziemy to przedstawiali. Trwa też na ten temat dyskusja. My dopiero jako klub też się spotkamy, tak? Bo ja na razie spotkałam się tylko z Wiosną, a nie spotkałam się jeszcze z tą częścią SLD i Razem. Zresztą musimy się poukładać tam w Sejmie, żeby było nam wygodnie. No ale nie pokłócicie się? Ta kampania pokazała, że potrafimy się dogadać, że ta współpraca może fajnie wyglądać. Było naprawdę okej. Ja powiem szczerze, że jestem zaskoczona. No. Nie było nigdy żadnego spięcia. Ja Czarzasty z Biedroniem, oni się uśmiechają na scenie, schodzą, a tam... Ale nawet jak jest dyskusja, tak, i są różnice zdań, to można dojść do konsensusu. Przecież ja na przykład z Ryszardem Petru wielokrotnie toczyłam spory na różne tematy, ale zawsze na końcu był jakiś konsensus. A Ryszard Petru dzwonił i gratulował? Oczywiście, że tak. Wy jesteście nadal kumplami. No kurczę, no przecież ja mam... Bardzo kibicuję Ryszardowi i Joannie. I cały czas się lubimy. Tutaj się nic nie zmieniło. Pani poseł, jeszcze raz gratuluję. Przez najbliższe 4 lata będzie pretekst, żeby się spotykać. Bardzo mi miło, super. Bardzo się cieszę. I może się widzimy na koncercie Tymona w piątek. Wydał nową płytę. Ja będę w piątek na Toffee Fest w Toruniu, festiwal filmowy.
No dobrze, no. To miniemy się. Dziękuję ale pani jak wydał bardzo. Nową płytę, to na pewno zakupię. Pislam się nazywa, więc myślę, że tylko panią ja zainteresuje. Ja widziałam ten jego teledysk, świetny, tak, on jest, rewelacja. Tak, w ogóle ty, mam to fajny facet. Pozdrawiamy Ryszarda. Pozdrawiamy. Dziękuję pani Joanna Szereń-Wielgus. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości.